W tworzeniu mediów dzisiaj, zwłaszcza ogólnoświatowych, bardzo ważna jest kwestia, jaką linię programową prezentują dane tytuły, instytucje medialne itd. Trudno wszystko szufladkować w kategoriach lewicowe, prawicowe, kościelne, antykościelne. Natomiast czytelnik, odbiorca, widz powinien mieć jasny obraz tego, jakie poglądy prezentuje dane medium, dana gazeta. Drugą natomiast kwestią jest, kto posiada dane media. Może istnieć taka sytuacja, gdzie ktoś posiada jednocześnie tytuł prezentujący lewicowe stanowisko, jak i prawicowe. Natomiast powinno stawiać krytyczne pytanie odbiorcy, czy to jest do końca w porządku, czy nie kryje się za tym wyłącznie chęć wykorzystywania mediów do zarabiania pieniędzy, czy też media powinny wrócić do pewnej oświeceniowej idei wyrażania określonych opinii społecznych i być w tym czytelne i konsekwentne i przez to budować zaufanie oraz także kapitał wśród swoich odbiorców. Mieszanie tych porządków sprawia, że tracimy zaufanie do w ogóle wiarę w poglądy, wiarę w to, że są różne i wiarę w to, że ktoś naprawdę w mediach w nie jeszcze wierzy, że nie chodzi tylko o pieniądze.